A to się już nagrywa. Hejo, witajcie ludzie, z tej strony Enrux. A to jest Q&A, kolejne Q&A na moim kanale, tak więc czas na intro. I oczywiście, tak jak wam obiecałem, będzie nowe Q&A, będą nowe, jakby uniwersalne naprawdę, no można by powiedzieć, co innego będę, nie będę już siedział i gderał głupoty, tylko będę po prostu sobie stał i coś tam, wiadomo, do was mówił, coś tam odpowiadał, więc let's do this Marines oczywiście. Mam tu na telefonie pytania z wczorajszego filmu, obiecałem wam Q&A, więc tego słowa dotrzymam. Pierwsze pytanie, kiedy Team Fortress 2 gramy? Zadał to pytanie Demosniper666, czyli Jakub, pozdrawiam. Kiedy Team Fortress? Myślę, że już w sumie za niedługo. Nakręcić kiedyś vloga ze swoją siostrą? Możliwe, zobaczymy. Karolus19. Kiedy będą filmy z MTA? Kiedy będą filmy z MTA? Myślę, że może będzie live w tym tygodniu. Widzę, że tu też się pytasz, Karolusie, kochany mój. Kiedy będą live streamy z MTA na przykład? Widzę, że tu się ciągnie mocno do MTA, więc powiem ci tylko tyle, że te live streamy z MTA czy filmy po prostu nie będę nagrywał MTA, tylko po prostu będę je streamował z Quackiem, z Dave'em, może ktoś tam jeszcze wpadnie, tak jak Jakub czy ktoś tam, więc zobaczymy. Andzia, nagraj film z Pauliną, to już mówiłem, możliwe, że kiedyś coś nagramy z siostrą. Mięsny jesz, no to niezły komputer, dokładnie, Scooty. Skąd się wziął pomysł, by nagrywać na YouTubie? Już kiedyś o tym wspominałem. To były dawne czasy, jeszcze to było chyba 2012 rok. Ogólnie zacząłem od chyba 2010 oglądać YouTuby. Zauważyłem takiego YouTubera jak Żelazny Wilk i JJ Joker, oni mnie zainspirowali. I to dzięki nim, później jeszcze był Myry Setokami. I oni mnie tak jakby zainspirowali do tego, żeby po prostu Naxon, znasz osobiście Bladiego, czy go znam osobiście, nie znam osobiście Bladiego, że nie wiem, że się widzieliśmy ogólnie, ale ogólnie go znam. Znam Bladiego, ponieważ nagrywaliśmy ze sobą jakieś bodaj 5 filmów, bądź 4. Długo gadaliśmy, więc można by powiedzieć, że znam Bladiego. Czy osobiście, to tak można by powiedzieć sceptycznie, ale wiecie, ale znam Bladiego jak najbardziej. Naxon, dlaczego nie produkuje się karmy dla kotów o smaku myszy? Bo koty będą się bać tej karmy. Lecimy dalej. Olaf, nie wiem, czy było już kiedyś to pytanie, ale jak udało ci się wystąpić u Lego? Już też kiedyś mówiłem na to, odpowiadałem na to pytanie. Chyba nam podaj na live'ie. Po prostu, Dawo znał Bladiego tam z dawnych czasów. Bladi jeszcze wtedy nie był taki oczywiście. No rozbudowany jego kanał, no i wiecie o co chodzi, było bardzo łatwo się do niego jakby dostać, więc wiecie o co chodzi. No Dawo kiedyś mi mówi, no ja znam Bladiego, ja sprawdziłem tego Bladiego, patrzę, o kurde, ile on ma w ogóle tego, subów i tak dalej, nie? No i nagraliśmy pierwsze trzy filmy, to były filmy z Pirates, Viking and Knights 2, pamiętam, długo nagrywaliśmy to wszystko. To było chyba w jednym dniu, jeżeli się nie... Tak, w jednym dniu. Tutaj pozdrawiam oczywiście Bladiego i Dawo, bo to w sumie dzięki Dawo to się udało. A co do oczywiście Karysmoda, to udało się to tylko dzięki Dawo, bo Dawo, zapytaj się Bladiego. No i ja nagrałem wtedy Farantes, Dawo i właśnie Bladi. Ten odcinek, gdzie ma około 100 tysięcy, więc nie jest źle. Wiecie o co chodzi? Jest nawet spoko. Lecimy dalej. Dawid Łucewicz, pozdrawiam, a no kiedy odstawisz sterydy? Nie mam pojęcia. Nie no, takie wiadomo, śmieszne pytanko. Dominik Joluś, po ilu u was ekogroszek? Nie mam pojęcia, gdzie tu jest ekogroszek, gdzie tu można coś takiego kupić. Kamil 446, czy będziesz uczęszczał na wybory na przykład parlamentarne? Czy ja będę uczęszczał na wybory parlamentarne, Kamilos? Czy ty myślisz, że ja się interesuję polityką? Nie, nie wiem jeszcze. Zależy co, kto i jak będzie, więc wiesz o co chodzi. Więc to tyle z pytań z telefonu. Mam kolejne pytania z komputera. Co tutaj jest? Dominik Joluś. Stary, to jest stary Q&A. To jest Q&A, które było 8 miesięcy temu, więc mamy tutaj tak. Dominik Joluś TV. Ile razy potrzebujesz się na drążku? Mój max to był chyba 12 powtórzeń, a ogólnie to 5, 6,
Coś w tym desy. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Ulubione zadanie z Gothic 1 i 2. Ulubionym zadaniem chyba było dotarcie do dworu Irdorat, gdzie wiecie, o co chodzi. No, mieliśmy tego, Pedro ogólnie, za tropem Pedro poszliśmy, mieliśmy zabić smoka i tak dalej. To z dwójki chyba, z jedynki moim ulubionym misją chyba były kamienie ogniskujące, gdyż były to naprawdę fajne misje, które fajny czas zabierały i fajnie się ogólnie wykonywało, dopóki harpie nie weszły w nasze codzienne życie. Dalej, trzy znienawidzone postacie z Gothica 1 i 2. Jedną jest na pewno... jedną postacią na pewno znienawidzoną przeze mnie jest Bloodwyn z jedynki, a z dwójki nie lubię... z dwójki Pyrokar mi tak... Nie, no Pyrokar mi tak średnio podszedł, nie wiem dlaczego. Ale Pyrokara jakoś tam, wiadomo, nie trawiasz tak, żeby, wiecie, żeby, no żeby go lubić, o. Tyle. Kolejne pytania tutaj mam od Mateusza. Są to pytania, kiedy Gothic, tak jak już chyba mówiłem w odcinkach informacyjnych, Gothic będzie, jak mi się zechce go nazywać. Nie no, tak naprawdę to, myślę, że już za niedługo może jakieś quizy będą, tak jak kiedyś, pamiętacie chyba. Były takie quizy na moim kanale, w których po prostu ja zadawałem te pytania, znaczy na samych quizach chyba pamiętam, te quizy wszystkie były i ja tam właśnie odpowiadałem na wszystko i później zadawałem pytanie wam, czy na ile procent wy to zrobiliście i tak dalej. Jak masz na drugie imię, Józef? Ulubiony przedmiot w szkole. Ciężkie pytanie, można by powiedzieć, że może historia, coś w tym desem. Mogę serię, gdzie zapraszam youtuberów, może taką zrobię, gdzie zapraszam youtuberów do quizów z Gothica. Chciałbym na pewno na pierwszy ogień, żeby poleciał Robin Skateboard, może Archie i kilku innych naprawdę fajnych youtuberów właśnie gothicowych. Bądź może ktoś jeszcze, może jakaś niespodzianka będzie, bo Enrux tu ma dobre wtyki wśród youtuberów. Tak więc dziękuję za pytanie Mateuszowi i reszcie, która zadała te pytania. Nie było ich dużo, ale były fajne, bardzo tak skompresowane, można powiedzieć, tak ogólnie fajnie złączone. Tak więc dziękuję za ten odcinek Q&A, zadawajcie kolejne pytania tam w komentarzach. Nie zapomnijcie subskrybować, dać łapki w górę, oczywiście dzwoneczek. Do następnych odcinków, hejo, pa pa i cześć, mówi Enrux. Today I'm